Cześć. Cześć! To my, ekipa Bring Back Alice. Zapraszamy serdecznie. Kto najczęściej zapominał swoich kwestii na planie? Słuchajcie, bo Kasia rysuje portret. 3, 2, 1. Naprawdę? To jest prowokacja. A dlaczego Witalik? Pójdę z tobą na obiad. Nie wiedziałam, kogo napisać. Nie wpadłam na to, że można tak być sprytnym i napisać nikt. Mogłeś ściągać. Po prostu byliśmy mega profesjonalni, moim zdaniem, jeżeli chodzi o naumienie się tekstu. Kto potrafi zasnąć w każdej pozycji? Tak? Ja nie spałam nigdy chyba na planie. No, o, nie spałam. Na dokrętkach, jak byłaś chora, taka mocno. Ojej, rzeczywiście. Tak, no to ja bym. Ale ogólnie faktycznie mało osób spało, bo my cały czas ze sobą gadaliśmy. Seba najwięcej spał. On spał? Co, ja nie miałam Seba spał wszędzie cały czas i mam milion filmików, jak on śpi. Ja myślałem, że to jest pytanie o to, kto umie zasnąć w każdej pozycji. A kto umie zasnąć w każdej pozycji? No ty! Ja też umiem. Ja nie wiem. Ja nie umiem, bo nieprawda. Trudne pytanie. Ale jeśli jest pytanie, kto był chory najwięcej razy na planie, myślę, że ja wygrywam bezkonkurencyjnie. Ja chyba jestem na drugim miejscu. Tak, tutaj, a ty na drugim miejscu. Kto jest najlepszym tancerzem? O nie, ja już odwróciłam. Ja też odwróciłam. O nie. No to piona. Yeah. Kto był największym żartownisiem na planie? Naprawdę? Monika Linnert. Monika Linnert! Macie rację, cofam to. Kto jest królem, królową imprezy? Dobra. 3, 4. Nie możecie tego puścić. No trudno, no. Przecież my nigdy nie imprezowaliśmy razem. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Gdyby była jakaś impreza, to tak sobie wyobrażamy, że Hela by była. No tak, hipotetycznie. Bo takie sprawia wrażenie. Nie wiem, bo byliśmy mega zmęczeni po pracy zawsze. Chodziliśmy spać grzecznie. Największym wulkanem energii jest? Możesz mieć się ta odpowiedź. Ready? Yeah. O, ciekawe. A to koło muszę? Bo w inny sposób po prostu. Ty rzeczywiście śmieszkujesz więcej, ja nie śmieszkuję w ogóle. Tak, ale a ty masz po prostu, że jesteś zawsze taka do ludzi. Energetyczna. Tak. Na energię naładowana, no. Kto zadawał reżyserowi najwięcej pytań? Go. Serio? Dawid, czy naprawdę jest to tak złym aktorem? Nie. Kto najczęściej spóźniał się na plan? 3, 4. Chyba nikt się nigdy nie spóźnił. Chyba nie ma takiej opcji. Ale też byliśmy w hotelu, więc to... Tak, po prostu schodziliśmy na dół. Wywlekliby nas za włosy spokojnie. Tak, ciekawe. Ja się raz spóźniłam na transport. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Zapraszamy do oglądania Bring Back Alice w HBO Max. Świetnie.